Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy czwartek, jest 10:50 i ja oficjalnie zaczynam mój wolny dwudzionek, więc mam wolny dzisiaj. Spotykam się z koleżanką później, także dzień zapowiada się naprawdę fajnie. A tymczasem przyszłam sobie tu posiedzieć w samochodzie, ponieważ już jestem po pierwszej wizycie u lekarza i czekam teraz jeszcze na jedną. Udało mi się właśnie umówić tak, żeby załatwić dwie rzeczy za jednym zamachem, jak już tu jestem, także super. Poszło mi całkiem sprawnie na pierwszej wizycie, a teraz czekam na drugą, a że w samochodzie jest przyjemniej niż w poczekalni u lekarza, to sobie siedzę tutaj i stwierdziłam, że się z Wami, korzystając z tego czasu, przywitam. Wczoraj było super ciepło, było chyba 20 stopni, no ja byłam w pracy niestety i jedyną okazją skorzystania ze słoneczka było wyjście do żabki, także wyszłam. Ale dzisiaj też jest pięknie, pomimo tego, że jest na razie takie 11 stopni, ale jest też dosyć wcześnie, więc mam nadzieję, że zaraz ta temperaturka troszeczkę podskoczy i będzie jeszcze piękniej. Akurat teraz będę szła na RTG zębów, takie profilaktyczne. Byłam na USG ginekologicznym, także pamiętajcie dziewczyny, żeby się badać regularnie. Raz na jakiś czas naprawdę trzeba, bo zdrowie jest naprawdę najważniejsze i lepiej wyłapać coś wcześniej, niż później mieć problem. Także ja już jestem po tym badaniu. Bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się przyjść na tę wizytę, bo przekładałam ją jakieś 5 razy, co mi się w ogóle nie zdarza, ale a tu coś wypadło, a tu coś z grafikiem, a tu mi coś nie pasowało i po prostu już straciłam nadzieję, że kiedykolwiek tu przyjdę, ale udało się i na szczęście pani powiedziała, że wszystko jest ok. Także nie mam się czym niepokoić. Fajnie, że jesteście. Myślę, że spędzimy sobie fajne 2 dni albo 1 dzień. Zobaczymy, co tam mi się uda nagrać. Mam nadzieję, że powstanie z tego przyjemny vloczek. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. A ja tymczasem sobie czekam, ale chyba jednak pójdę się tu przejść, bo z samochodu robi się już taka gorąca pucha. I chyba jednak to nie jest dobry pomysł, żeby tu siedzieć, więc może po prostu się poprzechadzam. Nie wiem za bardzo gdzie, ale po parkingu. Do zobaczenia za moment. Na takie wizyty to ja mogę chodzić do dentysty, jak wiem, że nie będzie mi nic bolało. Cudowny dzień. Mam tak totalnie brudno w samochodzie, aż wstyd, ale pokażę Wam, żeby nie było, że jest tak wszystko idealnie. Ja też mam brud w samochodzie. Tragiczny. Chciałabym go oddać na takie porządne mycie, ale a to nie ma terminu, a to to, tamto, no wiecie, wymówki, wymówki, ale ja mam nadzieję, że w końcu uda mi się go ogarnąć. Ja już jestem po badanku, przyjechałam sobie właśnie teraz do pralni odebrać płaszcz, który kilka dni temu to zostawiłam i naprawdę mam nadzieję, że ta plama, z którą tu przyjechałam, już nie istnieje. Nie wiem, jak to się stało, słuchajcie, po prostu nowy płaszcz, poszłam na naszą budowę, to już było jakiś czas temu niestety, gdzieś musiałam się dotknąć i po prostu cały dół płaszcza jest granatowy, a płaszcz karmelowy, także no niestety trochę się to gryzie. Pani nie dawała mi 100% szans na powodzenie tej misji, ale mam nadzieję, że, no, że się udało, także idziemy zobaczyć, co to tam się z tym płaszczem udało podziałać. Matko, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Płaszcz uratowany, czyściutki, cudownie. Trochę nam się robi taki car vlog z tego dzisiejszego vloga, ale faktycznie mam trochę spraw do załatwienia. Super się cieszę, nie ta aplikacja, że udało się ten płaszcz doprowadzić do porządku, bo bałam się, że po prostu będzie lipa, ale na szczęście udało się tej farby pozbyć, także jestem super zadowolona. A teraz przyjechałam do Lidla na zakupy, ale jeszcze nie wiem, co kupić, bo jeszcze nie wiem, co będę gotować. I właśnie odpaliłam sobie aplikację Thermomixa i będę szukać jakiegoś przepisu. Jedno danie za mną chodzi i to są skandynawskie klopsiki z kremowym sosem i to jest takie pyszne. I chyba to zrobię, ale to się tak długo robi, nie chce mi się. Ale może jutro bym ugotowała. No, może te klopsiki. O, proszę, to jest ten przepis, więc chyba zrobię takie klopsiki.
ostatni przystanek na teraz, paczkomat. Idę odebrać jedną super ciekawą rzecz. Zaraz wam pokażę. To znaczy w domu. Meldę się już z domku. Jest godzina 13:10. Ja umówiłam się około 16:00. Chyba muszę się jeszcze upewnić zaraz przed koleżanki, co my w końcu robimy. Znaczy w sumie wiem, ale właściwie nie wiem o której. Także muszę się upewnić. Także mam jakieś powiedzmy 2 godzinki teraz na pozałatwianie jeszcze tutaj spraw. Jeszcze muszę 2 rzeczy zrobić i troszeczkę ogarnąć. Ja myślę, że od tego zaczniemy, bo jakiś taki bałagan nam się tutaj wkradł, więc delikatnie wszystko poodkładamy na miejsce, żeby nie było. Myślę, że później wjedzie jakaś herbatka, ciacho i to tyle. Lecimy. Wait up, ain't got no time for that. I've stayed up, I was hoping that you would change your ways. Wake up, you blew your final chance. Make up, I'm trying, but I cannot be mad at you. I don't know how you got me weak. I should leave this to give. Your body's calling me for real. My love's like an anime. Stay awake till the morning. I hate when you leave me. I hate when I'm lonely. Pokażę wam na szybko, co kupiłam. Zacznijmy może od lewej. Mam 2 śledziki na raz, super przekąska. Jeżeli nie mam nic na drugie śniadanie do pracy, to zazwyczaj zabieram sobie właśnie takiego śledzika. Twaróg półtłusty razy 2. Masełko, bulion wołowy, musztarda. Wzięłam też czarnuszkę i gałkę muszkatołową. Salami, ona jest naprawdę przepyszna. Biały serek, 1 cebulka, czosnek, mięsko do tych pulpecików, 2 śmietany, 1 do obiadu, 2 właśnie do twaroszku, sok pomarańczowy, chipsy, one są naprawdę przepyszne, kupujemy już je od jakiegoś czasu. Jeżeli szukacie chipsów z dobrym składem, to polecam naprawdę te, zobaczcie, naprawdę są super. Wzięłam też hiacynty. Odkąd się tu wprowadziliśmy, staram się, żeby świeże kwiaty były codziennie w naszym domu, więc tym razem wzięłam przepiękne hiacynty, 2 takie bukiety, były po 13 zł. Są naprawdę cudowne, nie mogę się doczekać, aż się rozwiną. Humusik, maliny, borówki, tutaj mam bułeczki, chlebek i tu już w zlewie warzywka przygotowane do umycia. I tak naprawdę to wszystko. Nie wiem jak wam, ale mnie hiacynty zdecydowanie kojarzą się z wiosną, także jak są hiacynty, to jest wiosna. Kilka dni temu Patryk kupił mi tulipany, jeszcze całkiem nieźle się trzymają, także wymieniłam im wodę. Jaki to jest piękny widok, nie wiem czy was też, ale mnie świeże kwiaty tak cieszą. I'm telling you, I think we should slow it down. Cold out when you turn your back on me. Feels like we've reached the point of no return now. I don't know how you got me weak. I should leave this to give. Your body's calling me for real. My love's like an enemy. Posprzątałam. Dobrze sobie usiąść. Chata posprzątana, ja mam coraz mniej czasu do wyjścia. Otworzymy sobie teraz kilka paczek, które do nas przychodziły w ostatnim czasie i tej jednej, którą wyciągałam z paczkomatu, nie wzięłam. Ale nie chcę mi się iść do samochodu. Pokażę wam ją
Może później, co? Wybaczcie mi to. W każdym razie, kurier u nas kursuje dosyć często teraz. Mam wam do pokazania trzy paczki, z czego jedna już jest rozpakowana. Może od tej rozpakowanej zaczniemy, będzie łatwiej. Jakiś czas temu firma Brita wysłała mi kilka swoich flagowych produktów do przetestowania, także mam tutaj kilka rzeczy, już wam zaraz pokażę. Pierwszym produktem jest karafka filtrująca woda 1,3 litra. Najmniejsza pojemność, którą wam tutaj pokażę. Następnie mam tutaj coś większego, to jest po prostu dzbanek filtrujący wodę XL 3,5 litra, także to jest naprawdę spora pojemność. Tutaj mam też cztery wkłady, bardzo się cieszę, bo te wkłady faktycznie warto regularnie wymieniać, żeby ta woda miała dobry smak. Ja używam, odkąd pamiętam, dzbanków filtrujących wodę. W moim domu rodzinnym też się ich używało, więc to jest coś, do czego ja jestem przyzwyczajona i nie wyobrażam sobie tego nie mieć. Wiem, że sporo osób pije kranówkę. Ja jestem nie do końca przekonana, ale też nie jestem przekonana i nie jestem absolutnie za tym, żeby kupować wodę w butelkach i nie robimy tego po prostu, w sumie nigdy tego nie robiłam. Więc taki dzbanek to jest coś, czego ja po prostu potrzebuję w swojej kuchni. I trzecia rzecz, największa, to jest taki wielki pojemnik, oczywiście też z filtrem, ponad 8 litrów pojemności. Zastanawiałam się długo, czy to jest coś, czego ja będę potrzebować, ale wiecie co ja pomyślałam? Że to się super sprawdzi latem. Ja mam w planach nalać tu wodę i po prostu wsadzić to do lodówki, dzięki czemu będziemy mieli zawsze super chłodną wodę. Nasza lodówka jest w zabudowie, więc nie mamy żadnego takiego dyspozytora na wodę. Zresztą kiedyś taki miałam i nie do końca fajnie mi się to sprawdzało. Także myślę, że coś takiego będzie dużo fajniejsze. Zastanawiam się właśnie, czy postawić sobie w kuchni taki dzbanek filtrujący, czy może spróbować czegoś takiego. Nie wiem, czy pojemnościowo nam by wystarczyła taka karafka, ale na pewno wyglądałaby całkiem spoko na blacie. Okej. Karafka wygląda tak, moim zdaniem super. Okej, tutaj będzie filtr, tu woda. Okej, czaję. Już czaję, jak to działa. Myślę, że to jest też fajna i taka estetyczna opcja, jak przychodzą do was znajomi i potrzebujecie postawić wodę na stole. I jest to przede wszystkim szybkie, no bo tutaj lejecie kranówkę. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda ten dzbanek. Okej. Dzbanek wygląda tak. Granatowa. O kurde! A teraz dopiero się skapnęłam, że wiecie, że to jest pod kolor naszej ściany? Ha! W sumie ekstra będzie pasować. Kurde, to może jednak ten postawię? I oczywiście, tak jak wspomniałam, w zestawie są też filtry i wydaje mi się też, że dużo lepiej sprawdzają się filtry, które są oryginalne, bo one wtedy przedłużają po prostu żywotność danego dzbanka czy takiego pojemnika. A teraz tutaj zaczynają się mniej ciekawe nasze zamówienia. Mamy tutaj na przykład jedną taką małą paczuszkę. Ja nie wiem, czy jesteście gotowi na te emocje, które będą nam towarzyszyły przy naszych takich zamówieniach. Żebym ja jeszcze to mogła otworzyć. Czemu nie mogę tego otworzyć? Jest, słuchajcie, gniazdko. Takie specjalne, będziemy mieli je zamontowane w szafce, w łazience. Ono jest z włącznikiem. To jest coś, czego stacjonarnie praktycznie nie można dostać. Pan, jak pytaliśmy w sklepie, czy są takie gniazdka, bo jedno mamy po prostu zepsute, musimy wymienić, to powiedział, że nie, takie to tylko za granicą są. No i niestety w sklepach bardzo ciężko stacjonarnie, a to jest super opcja, bo my na przykład będziemy mieć w łazience taki słupek, taką szafkę i tam chciałabym, żeby Patryk miał na stałe podpięte maszynki do golenia i właśnie dzięki temu, że mamy tutaj włącznik, powiedzmy, prądu w gniazdku, to... No i czemu? Czemu się rozładowujecie? Po co? Kto wam pozwolił? Dobra, mówiłam o tym gniazdku. To jest fajny taki trik. Jeżeli nie chcecie odłączać za każdym razem jakiegoś kabla, nie wiem, ładowarki czy czegoś takiego, to takie gniazdko myślę, że jest spoko, bo właśnie ma ten włącznik, on wtedy nie czerpie prądu. No i mogą być po prostu te kable bezpiecznie podpięte. I mam jeszcze jedną paczkę. Miałabym jeszcze jedną, gdybym jej nie zapomniała wziąć z samochodu. Ale dobra. Sprawdźmy. Szukaliśmy, słuchajcie, takiego... takiej listwy nablatowej z gniazdkami,
która miałaby podpięcie na USB-C, czyli takie, które jest teraz w naszych telefonach, ale niestety po prostu nie mogliśmy znaleźć zupełnie czegoś takiego. Ale to nie jest to. Ale jaja, przyszedł nasz kinkiet. Dobra, to jednak czekamy na jeszcze jedną paczkę. Czuję się teraz oszukana. Ale dobrze, to nieważne, to Wam tylko powiem, jak już otworzyłam, że nasz kinkiet był uszkodzony, jakaś taka wada fabryczna i po prostu miał być nam dosłany nowy i faktycznie został dosłany, ale myśleliśmy, że to się już nie wydarzy i nawet zapomnieliśmy trochę o tym, chociaż ostatnio nawet pytałam Patryka, o co chodzi z tym, czy to zostało zamówione i myśleliśmy, że nie, a jednak zostało to zamówione, także... Nieważne. O, dokładnie ten kinkiet przyszedł. A to ci dopiero niespodzianka. No, to jest coś, czego się absolutnie nie spodziewałam. Myślę, że Patryk też będzie w szoku. W sumie to jeszcze byłam tego ciekawa, więc otworzyłam, bo takiego dużego pojemnika na wodę jeszcze nie miałam. Myślę, że naprawdę na lato taka zimniutka woda z lodówki będzie super. No i tutaj jest jeszcze taki dzióbek do nalewania i filtr. Dobra, dochodzi nam godzina 15 i przyszedł czas na ciacho i herbatkę. I zobaczcie, to ja Wam jeszcze nie pokazywałam, wychodzi na to, a upiekłam ciasto marchewkowe. Już jak widzicie, połowa poszła, a ciasto wyszło naprawdę całkiem zacne i jest naprawdę przepyszne. Także będę teraz się raczyć takim pysznym ciastem. To sobie schowam jeszcze do lodówki. Z koleżanką akurat spotykam się na jedzenie, także taki mały kawałeczek. Dobra, nie jest mały, ale dopiero za półtorej godziny się widzimy. Więc myślę, że zdążę zgłodnieć. Ja mam dzisiaj tylko śniadanie, więc no wypadałoby po prostu coś w sumie zjeść. A wszystko byłoby już idealnie, gdyby tutaj stał stolik. No ale jeszcze go nie ma. Zobaczcie, jak te hiacynty pięknie wyglądają, tylko chyba muszę je troszeczkę jednak odsunąć od kominka, bo tu troszeczkę za ciepło się robi, ale no przepięknie, naprawdę cudownie. A ja muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, trochę się wyzwanie i po prostu puszczę odkurzacz i nie będę musiała robić tego sama. W ogóle strasznie mnie wysypało tu na nosie. A już jestem po okresie i myślałam, że mi się upiekło, bo nic mi zupełnie nie wyskoczyło, ale dopadło mnie. Nie ma, że się ucieknie. Zawsze Was dopadnie, nie? Działaj, gościu. Muszę już uciekać. Jak zwykle czas mi się skurczył, ale jestem już gotowa do wyjścia i mam ten cudowny płaszcz, który na szczęście udało się uratować. On jest z na oko, także... uciekam już, nie odezwę się do Was na miejscu. Trzymajcie kciuki, żebym ja znalazła w centrum miejsce parkingowe. Coś czuję, że będzie ciężko, ale będę się starać. Ale się zgraliśmy z Patrykiem. Wyczuł mnie. Lately I've been feeling like somebody else. Heard you moving on... Ja już jestem na miejscu, idziemy dzisiaj do Reginy pierwszy raz, także czekam jeszcze na Patrycję. I lecimy. Udało mi się już zdobyć stolik, także czekam na Patty. Będziemy jeść. Idzie gwiazda. No i co? Spóźnialska. Mamy już jedzonko, w ogóle przyniesione w ekspresowym tempie. Mam tutaj kurczaka generała Tso z ryżykiem i ściągnęłam tutaj od koleżanki. Cześć Patrycja. Hejka. Jak miło Cię widzieć z powrotem na moim kanale. Jest. Dawno się nie widziałyśmy. To jest jedno z naszych ostatnich spotkań chyba na jakiś czas, na bo pewno. Patrycja, słuchajcie, jedzie. Gdzie jedziesz? Jadę do Niemiec na studia. Ogólnie mówiąc. Ogólnie po prostu jedzie tam, żeby mogła mnie zaprosić na currywursta. A to też prawda. Także możemy Ci tutaj wspólnie wszyscy pogratulować. No, bardzo dziękuję. Oby się udało. Tak, oby się udało. Znaczy, no już jedziesz, więc jadę, raczej się uda. Ja bym tam wytrwała. Wytrwasz. Wierzymy w Ciebie. Ja też. Także zajadamy. Ja już odkładam aparat. Tak. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda wszystko.
Rewelacja. A jeszcze wam to pokażę. Tu mam jakiegoś drinka, nie pamiętam jak się nazywa, a Britney chyba. I tu jest, słuchajcie, lizak z białej czekolady z orzechami w środku. No hit. Smacznego. Smacznego. Witajcie z powrotem w domu. Ja, jak widzicie, już wróciłam. Starzyłam się przebrać w piżamę, zaraz zmywam makijaż i robię pielęgnację. I myślę, że to już pora się z wami pożegnać. Może zaraz sobie jeszcze jakiś film włączymy, albo pogramy na komputerze, nie wiem. Natomiast to już jest taki czas dla nas, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jedzonko było naprawdę bardzo dobre, także fajnie było się tam wybrać. Jeszcze raz gratulacje dla Patrycji. Nie wiem, czy to oglądasz, ale jeśli tak, to gratulacje. Wiem, że długo o tym myślałaś, także cieszę się, że w końcu ci się to spełniło. I mam nadzieję, że do zobaczenia w Niemczech. A z wami się już żegnam. Do zobaczenia do następnego filmu. Buziaki. Pa! You were here with me, watching the sunlight fill my room.